Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na 14. już powiatowym konkursie darcia pierza w Rzeczycy. Życzę Wam, kochane panie, żebyście tylko dokładnie darły, bo nagroda będzie dla tych, którzy wspaniale zedrą, żeby nie było pierzy całych, tak jak to bywało w poinne lata, i wtedy będą nagrody. A powiem Wam, że nagrody, o, pudła takie, że ledwo można do góry podnieść. Dobrze, że żeśmy doczekali takich czasów, że jest piżowka, że się spotykamy, bo to już niedługo byłoby wszystko zaginęło. Że poduszka w przyszłym roku z udartego pierza ma być przeznaczona dla córki kolegi wójta. Tak powiedziałaś. Tak powiedziała i tak będzie. Tak powiedziała i zobaczcie, czyli decyzje, które zapadają na pierzawce, są decyzjami po prostu, które muszą być zrealizowane, bo inaczej nie wyobraża sobie tego Marysia Pawlak ze swoimi koleżankami. Więc ta poduszka w tym roku będzie wręczona na początku przyszłego roku właśnie córce Marka Kaźmierczyka. To dobrze wróży, bo i rozwój gminy, i dzietność, no i oczywiście decyzje, które zapadają przez koleżanki, są decyzjami do zrealizowania w 100%. I to jest właśnie moja decyzja. To jest moja decyzja. Bo ja na podsumowaniu roku powiedziałam: panie wójcie, wielki czas, żeby u pana była poduszka. Bardzo mówię, życzę, żeby do pana te bociany wreszcie przyleciały. No. Państwo, chciałbym pogratulować tego konkursu. Po raz 14 w powiecie tomaszowskim odbywa się konkurs tak bardzo istotny i ważny dla ludzi mieszkających na wsi i nie tylko. A dlaczego? Dlatego, że w zasadzie to już zaginęła ta tradycja, ale to cieszy, że w powiecie tomaszowskim ta tradycja jest podtrzymywana. Jeżdżąc po województwie, w różnych gminach, w różnych powiatach, to można powiedzieć, że powiat opoczyński, powiat tomaszowski, naprawdę te tradycje ludowe bardzo mocno podtrzymuje. Drodzy goście, szanowni państwo, gościmy dzisiaj kilka reprezentacji 14. powiatowego konkursu darcia pierza, które mam przyjemność serdecznie powitać w imieniu pana Piotra Kagankiewicza, starosty tomaszowskiego. W tej chwili rywalizujecie w konkursie darcia pierza, ale chciałbym w kilku zdaniach nawiązać do miejsca, w którym się znajdujemy, jak również do tradycji darcia pierza. To tu, w tej gminnej, środowiskowej hali sportowej, bardzo często są rozgrywane różnego rodzaju mecze, między innymi mecze piłki siatkowej Karo Rzeczyca, która ma zaszczyt grać w pierwszej lidze z innymi drużynami tej samej rangi z całego kraju. A wy, szanowne i zacne panie, które reprezentujecie swoje drużyny, swoją gminę, dzisiaj już po raz 14 rywalizujecie również o pierwszą ligę, a zatem o pierwsze miejsce w konkursie, który ma wielką tradycję i swój określony symbol. Wielka jest tradycja darcia pierza. Jest wielka, bo znakomita i sięga XVI wieku Rzeczpospolitej Polskiej. Dawno, dawno temu na wsiach sposobem na długie zimowe wieczory były spotkania przy różnego rodzaju robótkach zimowych w celu kontynuowania tradycji ludowej, ale także zintegrowania mieszkańców wsi.
w dobie dzisiejszego czasu tego rodzaju spotkania w gminach, w całym powiecie i nie tylko wywołują skojarzenia wysokiej rangi. Świadczy to o dobrej współpracy między samorządami. Dlatego tym bardziej u progu już, a za miesiąc 2015 roku łączymy się dzisiaj w jedną rodzinę, integrując wszystkie drużyny Darcia Pierza powiatu tomaszowskiego. Jak zawsze zwracam się do Państwa o wielką solidarność i wspólne zrozumienie. Życzę wszelkiej pomyślności i już teraz w imieniu wszystkich zebranych na dzisiejszym spotkaniu oraz władz gminy i powiatu tomaszowskiego zapraszamy wspólnie z panem wójtem Markiem Kaźmierczykiem za rok na 15. jubileuszową pierzawkę tu do Rzeczyc. Serdecznie dziękuję. Miłej zabawy. Już po raz 14 gminnej hali środowiskowej w Rzeczycy odbywa się pierzawka, powiatowa pierzawka. W tym roku oprócz wszystkich gmin naszego powiatu zaprosiliśmy również gminę Poświętne oraz już drugi rok rzędu jest z nami gmina Nowe Miasto z województwa mazowieckiego. Jest to święto w naszej gminie kultury ludowej. Cieszymy się, że wszystkie gminy przyjeżdżają, że wszystkie reprezentacje uczestniczą. I widać, że rywalizacja jest bardzo zacięta, a w tym roku tak w sposób szczególny jest dla mnie ważna ta pierzawka, ponieważ tutaj pani Marianna Pawlak, która co roku odpowiada za jakość zdartego pierza i później wyszywa pierwszą poduszkę dla nowonarodzonego dziecka, obiecała, że wyszyje poduszkę dla mojej córki, która ma się urodzić w styczniu 2015 roku. Szanowni Państwo, przynieśliśmy pierzawkę na gminą środowiskową halę sportową. Jak Państwo słyszą, jest dużo lepsza atmosfera niż w poprzedniej sali OSP, ponieważ występują poszczególne koła. W tym momencie występują Mali Rzeczycanie i jest to też okazja do zaprezentowania wszystkich grup, które kształcą się przy w naszym Gminnym Ośrodku Kultury oraz wszystkie koła, które chcą wystąpić na naszej pierzawce, mają również możliwość zaprezentowania się. Przy okazji w pierzawce uczestniczy bardzo dużo mieszkańców gminy Rzeczyca, co było niemożliwe w poprzedniej sali. Szanowni Państwo, większość z nas śpi w swoich domach, używając poduszek sztucznych czy też pierzyn. Ja również takie używam, także no, będzie to moja pierwsza poduszka, jak moja córka otrzyma, która będzie właśnie z naturalnego puchu udartego z pierzawki w Rzeczycy. Się pomaga, chociaż też miał żonę, co potem dziewki usprowadza i na kolanach sadza. Dzień i noc, za nimi chodzi, a tu nieraz ziołnie
deszcz po jawle i służy smakiem. Chociaż przed nami ludzką skórę diabeł ciężko pracuje. Ale nie jeden raz gorzała pomagała, żeby na bajca posłusznie szedł do piekła. Bo na trzeźwo nie jedna dusza w drodze jeszcze by uciekła. To historia. Dzisiaj w takiej wspaniałej uroczystości, powiedziałabym kulturalnej, lokalnej, ale wychodzącej poza gminę, poza powiat, poza nawet województwo. 14. pierzawka powiatowa, powiatu tomaszowskiego, odbywająca się w Rzeczycy. Dzisiaj gości również koleżanki z Koła Gospodyń Nowe Miasto, województwo mazowieckie, więc tak jak mówiłam na otwarciu tej uroczystości, że mamy pierzawkę ponadregionalną, czyli ponadwojewódzką. I życzyłabym, żeby ta piękna tradycja, jaką jest darcie pierza dziesiątki lat do tyłu, dalej była przekazywana kolejnym pokoleniom. Na pewno takie uroczystości, takie spotkania nie mogłyby się odbyć bez dużej inicjatywy kół gospodyń wiejskich. Jesteśmy w Rzeczycy, więc może powiem jedno zdanie o Rzeczycy. Pamiętam doskonale jako wicemarszałek województwa łódzkiego, kiedy tu były zaledwie dwa koła gospodyń wiejskich, było to 10-15 lat do tyłu i to jeszcze takie działające w uśpieniu. Nastąpiła jak gdyby reaktywacja tych kół gospodyń wiejskich, ale przez ostatnie 7 lat przybyło 5 kół gospodyń wiejskich, właściwie 7, może w ostatnich nawet 4 latach przybyło 5 kół gospodyń wiejskich w Rzeczycy, teraz jest 7, więc no, jestem z tego bardzo dumna i szczęśliwa, że jako wicemarszałek województwa łódzkiego w 1999 roku rozpoczęłam pracę na rzecz reaktywowania działalności w kołach gospodyń wiejskich, pobudzania ich, wskazywania im różnych, powiedziałabym, motywacji do tej działalności. Teraz już ich nie trzeba motywować, one same garną się, tworzą wspaniałe zespoły, czego dowodem jest chociażby powiat tomaszowski, w którym co roku w każdej gminie odbywają się uroczystości kultywujące tradycje i wprowadzające młode pokolenie w historię, w nasze dziedzictwo narodowe. Słowa uznania dla wszystkich koleżanek z kół gospodyń wiejskich całego powiatu tomaszowskiego, to dzięki wam, drogie dziewczyny, możemy czuć się bezpieczne, że nasza tożsamość będzie utrwalana, będzie kultywowana i że przekażemy to, co jest najcenniejsze naszym dzieciom, naszym wnukom, tak zwaną tradycję, dziedzictwo narodowe.
Impreza powiatowa, jaką jest powiatowy konkurs Darcia Pierza, nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania wielu osób, śmiało można powiedzieć wielu środowisk. Mimo iż główny ciężar organizacyjny spoczywa na Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy, jednak zawsze możemy liczyć na duże wsparcie rzeczyckiego samorządu, władz gminy, a przede wszystkim na wsparcie środowiska kół gospodyń wiejskich z naszej gminy, które jest dla nas niezmiernie istotne. Tak naprawdę cały czas pamiętamy, że imprezy, które organizujemy, są przede wszystkim dla naszych mieszkańców i staramy się w nie angażować jak najwięcej osób z naszej gminy, by miały to poczucie, że są gospodarzami u siebie. Sądząc po ilości osób, po szczelnie wypełnionej sali, a jest to przecież duża hala sportowa, myślę, że ten cel udało się zrealizować. Organizacyjnie krzątanina wokół Pierzawki zaczyna się już oczywiście kilka miesięcy wcześniej, kiedy trzeba ustalić pewne szczegóły, pracować z zespołami nad nowym repertuarem, kiedy trzeba dopracować szczegóły związane z poczęstunkiem, który przygotowują nasze koła gospodyń. Jest to dla nas oczywiście duże wyzwanie, ale też bardzo duża satysfakcja, jeżeli widzimy uśmiechy przede wszystkim na twarzach dzieci, uśmiechy na twarzach mieszkańców i z zadowoleniem goszczą na naszych imprezach. Odłącznym elementem takich powiatowych dużych imprez, które są organizowane w naszej gminie, są występy gminnych zespołów, które działają w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy. Słyszymy teraz występ Orkiestry Dętej. Orkiestra Dęta Rzeczyca przygotowała specjalny program na dzisiaj, w którym jest dużo elementów ludowych, choćby opoczyńska, rzeczycka można powiedzieć, tramblanka, ale jest też i marsz łowicki, to i hola, które jest znane w całej Polsce. Przygotowali tą aranżację specjalnie, żeby dzisiaj włączyć się powiedzmy w nurt ludowej kultury, która jest najważniejsza na tej imprezie. Natomiast zespół ludowy Mali Rzeczycanie, no bez wątpienia jest gwiazdą naszego dzisiejszego wieczoru. Zespół ma blisko 20 członków, od kilkunastoletnich panien do 3-letnich dziewczynek, i wszyscy bardzo mocno angażują się w pracę zespołu i nie ukrywam, że z satysfakcją mogę stwierdzić, ta praca w zespole dostarcza im dużo frajdy, zadowolenia i satysfakcji. W dniu dzisiejszym, 28 listopada 2014 roku, odbywa się w Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy powiatowy konkurs Darcia Pierza. Jest to już 14 edycja. Z tego miejsca chciałbym wszystkim grupom, paniom, które reprezentują poszczególne gminy, serdecznie pogratulować za udział. I w tej chwili jesteśmy z komisją już po ważeniu puchu. To ja już będę. 0,140. Który został po prostu tutaj obdarty, właściwie pierze obdarte, i komisja poważyła. Mamy już oficjalne wyniki. Zwycięzcą tegorocznej edycji Darcia Pierza w gminie Rzeczyca zwyciężyło koło gospodyń wiejskich Pierzanki z Sady Kierza.
gmina Rzeczyca zajęła pierwsze miejsce. Pozostałe miejsca są na pozycji numer 2. Są zacne nagrody, miksery dla każdej drużyny. Z tego miejsca w imieniu własnym, jak również gospodarza tej gminy, zapraszamy za rok na 15. powiatowy konkurs darcia pierza. Będzie to jubileuszowy konkurs. Tutaj wspólnie z panią Marią z zakulisowych informacji wiemy, że tegoroczna poduszka ma być dla dziecka, które urodzi się pierwsze w nowym roku 2015, ale w tajemnicy być może już nie. Wiemy, że małżonka pana wójta Marka Kaźmierczyka jest w ciąży, a termin rozwiązania, tutaj pani Maria mi podpowiada, bo ja nie mam takiej wiedzy jak kobiety, że to jest termin w styczniu. Także myślę, że pani Mario, należałoby dwie poduszki wyjątkowo w tym roku. Dwie poduszki chyba, będą żeby wyszywane. Mi tam się, nie daj Boże, co stało. Ale już mówiłam cały rok, że będę dwie poduszki wyszywała. Najważniejsze, żeby te dzieciaczki, były, które się urodzą, tak, były zdrowe, bo to jest jak gdyby cel naszej tutaj inwencji. W konkursie brało 12 zespołów udział. Dwie drużyny poza jak gdyby limitem, poza konkurencją, czyli tak dla przyjaźni z gminą Rzeczyca. I to są drużyny reprezentujące gminę Nowe Miasto i gminę Poświętne. I teraz poproszę panie, które reprezentowały gminę Nowe Miasto, na scenę. Prosimy panie, które reprezentowały gminę Poświętne.
wśród drużyn reprezentujących powiat tomaszowski uczestniczyło 10 zespołów i teraz będziemy prosić poszczególne zespoły. Powiem tak, 9 zespołów zajęło drugą pozycję, a 10 tą właśnie pierwszą, ale to poczekajmy w napięciu. Poproszę teraz panie, które reprezentowały gminę Ujazd. Zapraszamy na scenę panie z gminy Będków. Drugie miejsce. Prosimy panie reprezentujące gminę Budziszewice. Drugie miejsce. Poprosimy panie, które reprezentują gminę Inowice. Drugie miejsce. Scenę poprosimy panie z gminy Lubochnia. Drugie miejsce. Prosimy panie, które reprezentują gminę Czerniewice. Drugie miejsce. A na scenę poprosimy panie, które reprezentują gminę Rokicino. Drugie miejsce. Na scenę prosimy panie, które reprezentują gminę Tomaszów Mazowiecki. Drugie miejsce. Swojego wójta, który wygrał w tym roku też wybory, całą noc układałam i powiedział: Helenko, cośkolwiek powiedz. No to ja mówię: pierze gęsie, pierze kacze, kurze, pierze małe, pierze duże. Piórek góra jak pierzynka,
gdy pierzawka się zaczyna. Piórko pawia ku ozdobie można wsadzić w czapkę sobie, a gdy strusia się obierze, to dopiero wielkie pierze. Wśród gospodyń zamieszanie, gdy pierzawki czas nastanie, piórko wokół szybko lecą, aż poduszkę całą sklecą. Gdy nadchodzi czas pierzawki, wszędzie słychać babskie wrzawki. Gdy kapela też się zbierze, gdy będziemy skubać pierze, są sąsiadki i rodzinka, i siwuchy butli kilka, gęsi, kury podskubane, pierze stosy zgotowane. Co za hałas, ten i wrzawa, tu zatrzyma się pierzawa. Chcesz mieć pierzynę z poduszką? Przyjdź na pierzawkę tylko z dziewuszką. Dziękuję. Szanowni Państwo, dociągamy do punktu kulminacyjnego. Zostały nam dwie drużyny. No i teraz musimy wziąć głębszy oddech. Poproszę na scenę gminę Żelechlinek. Drugie miejsce. Cóż, możemy tu gdybać, jak to się stało, ale komisja musiała dokonać ostatecznego werdyktu. Zwycięzcą 14. konkursu darcia pierza w gminie Rzeczyca zdobyła drużyna Pierzanki, jeżeli dobrze powiem, reprezentująca gminę Rzeczyca. Zapraszamy. Zadecydował wynik merytoryczny, a tą osobą, która postawiła kropkę na D, była pani Marianna Pawlak. To ona oceniła lekkość puchu pod każdą postacią orgonaltyki, jakości. Ja się na tym, powiem szczerze, nie znam. Też chciałem tutaj podziękować panią Sadykierza. Z tego co wiem, to trenowały od 2 miesięcy. Właśnie po to, żeby udrzeć jak najwięcej i jak najlepiej. To dla mnie jest szczególne podziękowania dla nich za to, że przez udarły tak dużo i za te treningi wieczorne. Wiem, że tam dużo się działo w tej sali OSP, macie już ciepło, no i tam chyba też koleżanki pomagały. Także dziękuję bardzo.